pewnego dnia Tadeusz Konwicki podobno przyszedł do dziadka i zaczął mu narzekać, że jest tym kierownikiem literackim w kadrze, ale niestety no nie zrobił żadnego filmu. Od kilku lat pomaga kolegom, jak te scenariusze, w którą stronę popchnąć, a sam jeszcze nic nie zrobił. No i dziadek podobno powiedział mu wtedy, że no to co, ta problem, to robimy film. To napisz scenariusz, jakiś prosty, kamerę albo ukradniemy, albo pożyczymy skądś. No i rzeczywiście tak się stało, chwilę później przed Konwicki. I rzeczywiście skromna historia, dwójka ludzi na plaży. No i załatwili kamerę u Kawalerowicza. I tak to wszystko ruszyło. Oni ten film zaczęli chyba pod koniec lata kręcić rzeczywiście, ale z tego co wiem, to pierwsze zdjęcia jakoś się nie udały do tego stopnia, że oni załamani po zobaczeniu pierwszych materiałów po prostu poszli na wódkę i stwierdzili, że trzeba wszystko od nowa kręcić. Ci Laskowscy z tym Konwickim tamtą taśmę jakoś organizowali. To wszystko było na wariackich papierach. Ten film dość długo był kręcony, chyba 2 miesiące, 3. Już te ostatnie zdjęcia to był październik, więc było naprawdę zimno na tej plaży i pogoda nie pomagała. I pamiętam taką historię dziadka, który opowiadał o tym, jak to Konwicki już taki wściekły, czekając na jakieś słońce przy takiej deszczowej pogodzie, wypowiedział jakiś niesłychany monolog do po prostu Pana Boga na plaży. Skończył mówić ten monolog i nagle chmury się rozeszły i słońce wyszło. Jan Machulski ciągle wyjeżdżał. Bo on jeszcze oprócz tego gdzieś tam miał jakieś role, no, gdzieś grał. Nie wiem, gdzie on wyjeżdżał, ale bardzo często wyjeżdżał. I później było tak, że jak przyjechał i na przykład kręcili taką rolę, że potrzebne było słońce, to tego słońca nie było. Musieli czekać. No, a Machulski czekał, a Machulski był ograniczony. Później był taki dzień, że potrzebowali dnia pochmurnego, to znowu im słońce świeciło. To znowu musieli tam gdzieś się odczekać, żeby tam chmurka wyszła czy coś takiego. To był film, który był też kręcony z tego co wiem na plaży, która była terenem wojskowym. I pierwsze dokumentacje też były takie związane z jakimiś spotkaniami z wojskowymi, którzy chcieli aresztować, jakieś telefony do Warszawy, z tego co wiem, to chyba było tak, że właśnie po jednej z tych pierwszych dokumentacji po prostu wychodząc z tej plaży złapał ich żołnierz z karabinem i zaciągnął gdzieś tam do jednostki. I Konwickiemu udało się wybłagać tego dowódcę jednostki, żeby pozwolił mu zadzwonić. I Konwicki po prostu zadzwonił do czytelnika. Tam znalazł kogoś znajomego siedzącego przy stoliku i jakoś to się udało załatwić potem przez zespół filmowy, kadr, że ich tam nie wsadzić do więzienia czy coś takiego. Albo czy nie chce się uciekać do Ameryki, bo z tego co wiem, to ten żołnierz ich zapytał o to, czy oni przypadkiem do Ameryki nie chcą uciec. Była mama Laskowskich. Aha. Mama tej Laskowskiej Irena, ona była, tak? Tak. No tej Ireny, tego Jana, tego operatora jeszcze tam jakiegoś trzeciego Laskowskiego, ja już nie wiem. I ona im gotowała, no bo oni musieli coś jeść przecież. Z tego co wiem, to moja prababcia tam często gotowała, moja babcia też, na wymianę. Kierownikiem produkcji tam był brat mojego dziadka, który też dużo serca włożył w ten film. No i myślę, że chyba kluczem jakoś do zrozumienia tego, jak ten film powstał i tego nastroju, jest właśnie to, żeby zrozumieć, że to był taki film bardzo kameralny, rodzinny, w jakiejś takiej spokojnej atmosferze powstający, z tego co rozumiem. Machulscy mieszkali u nas, na Leśniczówce. W Szklanej Hucie. W Szklanej Hucie. Z tym małym, teraz dużym. Mieszkała Machulska, Machulski, synek, ten Julek, co teraz jest już duży. I mieszkała z nimi mama, ale nie wiem, czy ja to była mama, czy jego, czy jej, już teraz nie. To oni mieszkali u nas, to wie pani, tak jak sobie przypominam, że ona poszła
narwać wiśni w ogrodzie i zupę wiśniową gotowała. Tak nic nie było, poza tym nie było się czym ruszyć. Pierwsze, co mi się pamiętało, to był zapach. Jak się wchodziło do sieni, to był jakiś taki zapach zmieszanych, nie wiem, grzybów, maślanki, jakichś kuchennych. W każdym razie pamiętam, to było jedyne niepowtarzalne, bo już nigdzie mi się to nie powtórzyło w żadnym miejscu później. Zapachy się pamięta. Cały dzień siedzieli na plaży. Jak wyjechali rano, to wracali wieczór. No znaczy wieczór, no nie wiem o jakiej porze, bo później jak załatwili sobie tą bryczkę z osiek, no to w określonej godzinie pewnie tam ona po nich przyjeżdżała. Z tym, że nie zabierała ich, tylko sprzęt. I tam już czekał leśniczy Antoniczek z bryczką i myśmy, ostatni etap to była ta droga przez las z tą bryczką. Ja siedziałem z przodu, widziałem zad koński, no i wszystko, co się z tym łączy, bo on czasem, koń robi czasem kupę. Więc to było bardzo ciekawe, pouczające, takie nie tylko turystyczne, ale też ogólność takie rozwojowe. I mówię, 3 razy tam byliśmy. Pierwszy raz to pamiętam tylko, oni tam kręcili film, to myśmy z mamą dojechali w trakcie i pamiętam, był taki barak, nie wiem, czy ten barak już, chyba nie ma go. Tam są tylko te zagrodzenia gospodarskie. Tam był barak, gdzie mieszkała ekipa, jadała ekipa. I ja ten barak z jakiegoś powodu mi się bardzo podobał, że taki z drewna coś stoi. I pamiętam, jak chodziliśmy na plażę, no to oni czasem mnie nosili na rękach, no ja byłem mały. Ale jak wracałem, to już byłem śpiący i ojciec zawsze mnie brał na ręce i niósł, ja spałem, ale mówiłem, przy baraku mnie obudź. To było takie powiedzenie rodziny, że przy baraku cię obudzę. W tym miejscu, gdzie jesteśmy, stał ich barakowóz, który wypożyczyli gdzieś. Część ekipy, tak, tu w tym miejscu, gdzie w tej chwili stoi ten budynek gospodarczy leśnictwa. Natomiast część ekipy mieszkała u rodziców w Leśniczówce. U nas mieszkali Machulscy. Tam w stodole ktoś mieszkał w tej budzie dla robotników, ktoś spał. No tak, no i Boźnica, który przyjechał z PGR. I było jeszcze takie wydarzenie, że przyjechała Winnicka, tak? A, bo tam była Lucyna Winnicka, wówczas wielka gwiazda, i więc cała ta osada była poruszona tym, że tu przyjeżdża Lucyna Winnicka, bardziej to, że niż że Kawalerowicz. I ona przyjechała w takim stroju, że zszokowała wszystkich. Po pierwsze, jeszcze tak kobiety w tych spodniach nie chodziły tak. Ale Kawalerowicz miał podobno pomysły. Pomysły takie zupełnie inne niż miał Tadeusz Konwicki, że na przykład, żeby rano ta dziewczyna idzie i widzi jakieś ślady na piasku w płetwach, że ktoś tam był, taki Robinson Crusoe trochę. To, jak oni się tu dostali, to jest zagadką, ale tylko te dwie możliwości są, że albo przyjechali pociągiem. Oni z Warszawy mieli jechać, Konwicki, dziadek i brat dziadka, Jerzy Laskowski. W nocy jakoś wieczorem przyjechał po nich kierowca. Zajechali na stację benzynową, kierowca zatankował, oni tam rozmawiają i dziadek wychodzi z samochodu i patrzy, ten kierowca jest w trupa pijany, leży. A nikt w nich nie miał prawa jazdy. Ale właśnie brat dziadka Jurek powiedział, to ja pojadę. I bez prawa jazdy przejechał to nad morze tam, nocą. Wtedy był inny ruch i to były w ogóle inne czasy, myślę. Ale to też pokazuje trochę ten charakter i ducha tamtego filmu. To znaczy, zdarzały się jakieś dziwne przeszkody, a po prostu głową w mur i do przodu. Laskowski przekupywał Jerzy, który był kierownikiem produkcji, jakby potem bardzo znanym kierownikiem produkcji, potem był moim szefem produkcji w zespole kadry, jak ja byłem u Kawalerowicza, także to się długo ciągnie z nami, ta znajomość z tą rodziną. I on przekupywał za skrzynką wódki komendanta tej strażnicy granicznej, tego WOP-u, czy jak to tam się nazywało, żeby można tam kręcić swobodnie. To był film, który był też kręcony, z tego co wiem, na plaży, która była terenem wojskowym. I pierwsze dokumentacje też były takie związane z jakimiś spotkaniami z wojskowymi, którzy chcieli aresztować, jakieś telefony do Warszawy, z tego co wiem, to chyba było tak, że właśnie po jednej z tych pierwszych dokumentacji, po prostu wychodząc z tej plaży, złapał ich żołnierz z karabinem i zaciągnął gdzieś tam do jednostki. I Konwickiemu udało się wybłagać tego dowódcę jednostki, żeby pozwolił mu zadzwonić. I Konwicki po prostu zadzwonił do czytelnika
tam znalazł kogoś znajomego siedzącego przy stoliku i jakoś to się udało załatwić potem przez zespół filmowy, kadr, że ich tam nie wsadzić do więzienia czy coś takiego. Albo czy nie chce się uciekać do Ameryki, bo z tego co wiem, to ten żołnierz ich zapytał o to, czy oni przypadkiem do Ameryki nie chcą uciec. A w jaki sposób dostawali się na ten plan, na plażę? Do piechoty. Na piechotę jeszcze, na dodatek ciągli wózek ze sobą. A na wózku? A na wózku kamery i ten cały sprzęt, który im był potrzebny. To były początki. A później, ja nie wiem, no po czasie się jakoś zmówili z dyrektorem w Osiekach, z dyrektorem PGR-u. I on codziennie przysyłał im tu bryczkę i ten sprzęt im woził na plażę. Właściwie to po przebudzeniu ekipy, po śniadaniu, to początek dnia zaczynał się pod tym bukiem. O. Tutaj wszyscy się zbierali, zgromadzono sprzęt i wychodzili stąd w trasę, która dla normalnego człowieka, który nic nie dźwiga, dla normalnego letnika, trwa około 40-45 minut. Aby dotrzeć do morza, tyle czasu trzeba poświęcić. Ekipa nie miała nic, nie miała cateringu, nie miała garderoby. Ekipa miała tylko otwartą głowę i ręce do pracy. Podejrzewam, że tak jak mój tato się cieszył, że przeżył wojnę, te wszystkie trudne rzeczy, to i ludzie z tej ekipy takim samym nastrojom ulegali. To był, słuchajcie, 58 rok. To było 10 lat po wojnie, czy 12. Pierwszy film robiony na plaży bez światła. To są bardzo trudne warunki zdjęciowe, a dziadek miał to wszystko obcykane przez kilka lat wakacji nad morzem. Nikt nie wierzył, że to się w ogóle uda zarejestrować. No, on miał dużo doświadczenia, ale jak wyjeżdżali na te zdjęcia, to rzeczywiście no, były od starszych kolegów groźby, że to się nie uda bez agregatów. Normalnie się brało dwa agregaty, się stawiało lampy i się robiło plażę. A tutaj rzeczywiście tymi bardzo, bardzo skromnymi środkami, ale dużym doświadczeniem i świadomością tej plaży, tego jak to się eksponuje, oni jechali to robić i się udało to zrobić. Najpierw była rola obserwatora, a potem z czasem Janek Laskowski zatrudnił mnie nawet jako asystenta operatora i ładowałam taśmę, bo to się robi, wie pan, po ciemku. To znaczy w tym sensie, że ręce mam w rękawach, prawda, i z dużej rolki nawijam to na bobinkę, która potem jest w tej kasecie. No ale jakoś opanowałam to dość szybko. No, on jest głównie ten film opowiadany obrazami w dużej mierze. Wiem, że tam też w związku z tym, że tej taśmy było bardzo niewiele, to oni nie mogli sobie pozwolić na wiele dubli. A jeszcze inną sprawą było to, że na plaży zostają ślady po krokach. Więc tak naprawdę to często było tak, że oni mieli dużo czasu na ten film, więc było dużo poszukiwań. Dziadek też miał bardzo dobrze zdokumentowane plaże i w ogóle fotografowanie na plaży, bo jeździł dużo na wakacje nad morze w trakcie studiów. I tam na tym planie to wszystko było ustawiane pod kamerę z jednej strony, a z drugiej strony bardzo było wiele ujęć, które mogły się wydarzyć tylko raz, tylko w jednym dublu, właśnie ze względu na to, żeby nie było śladów na piasku. Więc słyszałem wielokrotnie tę historię, jak dziadek ustawiał ujęcie w kamerze, potem brał czy to właśnie pana Jana Machulskiego, czy Irenę
I opowiadał im w kamerze to ujęcie, gdzie tutaj biegniesz, tu skręcisz, zawrócisz za tym pagóreczkiem i tu zbiegasz szybko. Ciach, zrobione ujęcie. Ale wszystko się odbywało na zasadzie takiej koleżeńskiej, no bo tak, oni mieli kawałki taśmy, które dostawali z innych filmów, bo zawsze były te ścinki, więc to było na tych ścinkach nakręcone. No właśnie, nie było pieniędzy, musieli jakoś wymyślić, jak zrobić ujęcie takie jak z kranu, żeby ta kamera podjechała powoli do góry za tą ręką chyba Machulskiego, który podnosił jakieś bursztyny czy coś takiego. W każdym razie, no Konwicki bardzo chciał to zrobić w jednym ujęciu, no i gdzieś tam chodząc po tej plaży zauważyli drabinę wyrzuconą przez morze, jakieś beczki, no i zrobili taki prowizoryczny kran. Konwicki tam z drugiej strony tą kamerę na drabinie robił przeciwwagę, a dziadek z kamerą w drabinie filmował scenę. Organizowałam kawałek rurki, rynny, w której porobili koledzy dziurki. Dzięki temu można było robić coś w rodzaju deszczu, trzymając tą rynienkę. Ona była niewielka, mniej więcej miała jakieś 70 centymetrów. No, powodowali, że mógł padać deszcz rzadkimi kroplami przed kamerą, prawda? Więc bardzo wiele takich pomysłów, które mogły pomóc i wzbogacić stronę optyczną jakby filmu. Pamiętam, że ojciec mi kiedyś zbudował taką tratwę. Tam ta plaża, wyrzucane były różne skrzynki po różnych owocach, jakieś tam kawałki desek. I on mi zbudował taką tratwę. Ja na tej tracie siedziałem i myślałem, że jest, bo zawsze opowiadało mi, że jest Afryka. Ja myślałem, że po drugiej stronie morza jest Afryka, więc tak mówię, że już do tej Afryki coraz bliżej mam. I nagle ojciec wszedł przestraszony po szyję do wody, żeby mnie wyciągnąć, bo już byłem za blisko Afryki i cofnął mnie do Polski. No, Tadeusz z aktorami omawiał oczywiście ich rolę i poszczególne sceny. Ale muszę powiedzieć, że odbywało się to w sposób niesłychanie jakiś miły, sympatyczny i bez żadnych jakichś nacisków. Więc to był taki łańcuch ludzi dobrej woli, którzy razem zrobili jakiś film, który właściwie nie miał jak powstać. Cały ten film był zrobiony dźwiękowo w studio nagraniowym, już na montażu tak naprawdę. No. I to jest rzeczywiście trudna sprawa, raz, że reżysersko, a dwa, że aktorsko, żeby właśnie zrobić tak te postsynchrony, żeby one były autentyczne. Ponieważ wybierałam się do konserwatorium na Wydział Reżyserii Dźwięku, traktowałam to jako pole doświadczalne i byłam niesłychanie zaskoczona, że nie nagrywa się dźwięku podczas ujęć. Zapisywało się je oraz aktorzy bardzo pilnie przestrzegali i uczyli się tekstu, który pan Tadeusz Konwicki napisał. Jak robili postsynchrony, bo trzeba było to zrobić, to wchodzili, ponieważ nie mogli zapłacić za salę synchronizacyjną w Łodzi, wchodzili pomiędzy filmami. Ile mamy przerwy? 30 minut. Tu chodzi Janek i on się z to podkładał. I cały film był tak udźwiękowiony wówczas. Oni nie dostali oczywiście żadnych pieniędzy, bo to była po prostu taka oddolna inicjatywa. Ostatni dzień lata, myślę, zaskoczył w ogóle Europę właśnie jakąś swoją poetyckością. Tym odejściem od tematu wojny, może nie całkowitym, tylko schowaniem go gdzieś w drugim planie. Tak, taką poetycką wrażliwością, estetyką i skromnością dialogu, jakiejś fabuły. To była bardzo skromna historia, a jednak te emocje bohaterów bardzo mocno się przenoszą na ekran. Jakąś taką dziadek opowiadał mi historię z kolaudacji tego filmu, gdzie zebrali się filmowcy z zespołu filmowego, ale też urzędnicy, jacyś cenzorzy. Projekcja się odbyła i po projekcji zaczęła się dyskusja. Jakaś straszliwa krytyka. A po co to? A o czym to jest w ogóle ten film? Komu to potrzebne? Na co to się wydaje pieniądze? Wtedy podobno Tadeusz Konwicki wstał i powiedział, że jeden strzał armatni w
firmie jakimś tam u kolegi kosztował tyle, co ten cały film. No tak rzeczywiście było, bo oni po 10 tysięcy złotych dostali na to i wtedy troszkę ta atmosfera takiego oburzenia, na to ktoś wydaje pieniądze, ucichła. Na koniec tego spotkania, nie będę kto, ale jakaś ważna osoba, która decydowała o tym, co z tymi filmami się dalej dzieje, facet powiedział, że wysyła ten film na festiwal do Wenecji. I no i on tam poleciał i dostał nagrodę. Ale to, co wydaje mi się najważniejsze i najciekawsze, to, że to jest film, który powstał w 1958 roku. O dwójce ludzi na plaży. I tak jak ci cenzorzy mówili, kogo to obchodzi. A ten film się do dzisiaj ogląda i do dzisiaj się go uważa jako bardzo ważny film w historii kina, historii polskiego kina. I to jest dla mnie taki wzór do naśladowania. No, ja bym chciał takie filmy robić, które się będzie oglądać 50 lat potem z wypiekami na twarzy. Bardzo żałuję, że nie mogę być z wami dzisiaj, ale na pewno tam przyjadę. I no, co jeszcze mogę powiedzieć, no, że na pewno tam wrócę jak najszybciej. A teraz życzę najlepszego, żeby się wszystko udało. Ja bardzo się cieszę, że zdążyliśmy nagrać rozmowę z twoją mamą. No tak, moja mama zmarła w tym roku i to było ostatnie takie źródło. Miała świetną pamięć i wiele rzeczy pamiętała.